dzisiaj, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Phoenix Wright Ace Attorney. W ostatnim odcinku zakończyliśmy teoretycznie rozprawę z drugiego epizodu, ale drugi epizod jeszcze się nie zakończył, ponieważ udowodniliśmy tym samym, że nasz klient nie tylko jest aktualnie brany za złodzieja, czy raczej był uważany za złodzieja, ale jest teraz uważany za mordercę, dlatego że okazało się, iż CEO firmy, którego mówił, że był, został tam znaleziony martwy. I mówię, ja mam bardzo dużo rzeczy, które już mógłbym dorzucić na Atmiego i myślę, że gdyby się ta rozprawa nie zakończyła w poprzednim epizodzie, to moglibyśmy już z dużą pewnością bardzo wiele rzeczy udowodnić w pewien sposób. Niemniej, a przynajmniej mam wystarczająco dużo poszlak, żeby mieć z dużą dozą pewności możemy mieć jakiś tam scenariusz w głowie tego, co się wydarzyło. Oczywiście idziemy najpierw do naszej kochanej Desire, dlatego że pogadaliśmy już o wszystkim z Mają, ponieważ ona będzie nam musiała wskazać, gdzie znajduje się budynek KB Security. Jakby na to nie spojrzeć, nadal jest teoretycznie naszym klientem, bo mimo że sprawa się już zakończyła, przynajmniej ta, w której mieliśmy rzeczywiście pomóc. Czemu nie wiem w ogóle, za co Phoenix tutaj dostaje pieniądze i jak je w ogóle dostaje, czy on w ogóle je dostaje. Mam wrażenie, że wiele spraw, które on aktualnie podejmuje, jest dosłownie brane na zasadzie nic za to nie biorę, jeśli chodzi o kwestie finansowe. W sensie nigdy nie było przedyskutowane, mam wrażenie. Pogadajmy z nią oczywiście o wszystkim, jak leci. Zobaczcie mi. Jak nie oczy, to nos. Przynajmniej zgadzam się z tym, co zostało powiedziane, ponieważ rzeczywiście Ron nie... Bardziej rzeczywiście zgodziłbym się, że mógłby być złodziejem prędzej niż zabójcą. No, wydaje mi się, że taki totalnie zrezygnowanego w życiu. To było dosyć ciekawe. Jedna rzecz, która się rzeczywiście tutaj teraz rzuca w oczy, skoro już się dowiedzieliśmy i pewnie wam się rzuciło wcześniej, przecież nie w oczy, a w uszy, kiedy mówiłem te różne rzeczy, a może i w oczy również, jak czytaliście tekst, to, że ona jest zakupoholiczką i ona jest z nim dlatego, że on ma pieniądze, ale z drugiej strony Ronnie pracuje tylko i wyłącznie jako strażnik. Coś mi się to kłóci. I to jeszcze nie na pełen etap. Tylko dorywczo. Skąd są te pieniądze? Czy z jakiegoś, nie wiem, spadku, czy coś? Nie, zastanawia mnie to po prostu. To nie jest tak, że ja go od razu o to oskarżam, ale jest to zastanawiające, ponieważ jeśli miałbym na tyle dużo pieniędzy, to czy nadal bym pracował? Nie, chyba że to jest jego jakieś tam marzenie, tak? Czy może on właśnie, żyjąc w tym swoim świecie fantazji, chciał zostać strażnikiem na... dorywczo, aby poznać te tajniki, jak to wszystko działa, żeby móc potem wykonać ten swój wymarzony skok na cokolwiek i ukraść jakiś konkretny przedmiot, czy cokolwiek innego. Nie wiem, po prostu próbuję teraz zrozumieć logikę, którą podąża Ron, ale na dobrą sprawę nie wiem, czy kiedykolwiek to zrozumiem. Zaraz przejdziemy do tej miłości od pierwszego wejrzenia, ale na razie jeszcze porozmawiajmy o kwestiach tych różnych postaci. Hmm.
To jest w ogóle ciekawe, że ona nienawidzi... nienawidzi niczego bardziej od... napisane cowardly man, to jest, nie wiem, jakichś takich strachliwych, tchórzliwych mężczyzn, tak? To jest słowo, którego tutaj szukałem. I szczerze mówiąc, czy Rona można nazwać tchórzliwym? Raczej, jeszcze raczej nie. Na pewno bardzo niepewnym siebie i bardzo takim zrezygnowanym w życiu. Ale czy tchórzliwym? Nie wiemy. Słowo tchórzliwy w tym wypadku nie jest synonimem słowa, nie wiem, jakiegoś takiego słabego psychicznie czy cokolwiek, tak? To nie są synonimy. A mam wrażenie, że w społeczeństwie się ich używa jako synonimy. Nie, bo uważam, że póki co jeszcze tego nie doświadczyliśmy ze strony Rona. Przez chwilę miałem takie, czy on się wpisywał w to, czy ona po prostu jakby, czy ona sobie troszkę nie przeczy, ale nie sądzę. Finalnie. Ja myślę, że on jest finalnie tym maskiem, demaskiem. No, proszę bardzo, czyli w ten sposób zresztą się dostaliśmy. Czy to nie jest tak, że on ma to biuro otwarte cały czas? Ma otwarte, bo nie zamyka go, tylko on ma tam normalnie sekretarkę, która ludzi wpuszcza, rozumiem. Widzę, że Desire, czy Desire, nadal nie umiem tego powiedzieć prawidłowo, Desire, coś tego typu. Ja nie umiem tego nie podzielić na dwie sylaby. Ona również ma takie poczucie, powiedzmy, wartości, ma takie poczucie poszanowania cudzej prywatności, jak nasza kochana Maja. I w sumie Phoenix poczekać ci też w tym momencie już, bo myślę, że można go wpisać, wrzucić w ten sam worek do pewnego stopnia. To już Phoenix i still works there. No myślę, że już nie, tam nie pracuje. O, Rondelite was once an employee of KB Security. Tego nam... Mam wrażenie, że to nie zostało powiedziane bezpośrednio. Czy ja to pominąłem? Czy ja tego nie zauważyłem? Czy po prostu rzeczywiście nie było to nam to powiedziane? Bo jeśli to było powiedziane, to jestem kurde ślepy. ...20 minut na motocyklu i 30 minut samochodem. No cóż, co się nie dziwię, że nasza koleżanka 20 minut jest tam w stanie dojechać. Tak, myślę, że Phoenix nie chciałby tak bardzo ryzykować swojego życia, czy prócz takiej prędkości i tego ryzyka i adrenaliny, co ta nasza przyjaciółka. Zaraz tam pójdziemy, a na razie jeszcze porozmawiamy o tej miłości od pierwszego wejrzenia. A Roni uratował jej życie, ha. Gdzie ona w ogóle pracuje? Bo to nie było powiedziane. O nie, przepraszam. Zadam tu że czegoś się śmieje, ale... znaczy, gdzie ona pracuje? Czy ona pracowała tak naprawdę w tym samym budynku? Czy coś? Nie mam pojęcia. A w ogóle zwróćcie uwagę na to, że Roni ma trzy paski na pagonach, jeśli nadal je dobrze nazywam.
iść na tego typa po prawej. Przepraszam, ale ja wiem, że dobra linia jest ta, jest... jak się nazywa? Że ma rajstopy na twarzy. Ale to wygląda jakby on miał naciągniętą prezerwatywę na twarz. Przepraszam. Wszyscy, którzy teraz oglądali i mieli takie... tak, to są po prostu rajstopy. Mają w tym momencie zniszczoną prawdopodobnie psychikę przeze mnie. To on się wygląda jakby gość sobie naciągnął prezerwatywę na twarz i nie mógł oddychać. Okej, zostawmy to. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Bieram. Jak opisuje te historie, że on był cały przestraszony, płakał i machał rękami, ale przyszedł mnie uratować, takie cóż. Ja myślę, czym oni płaczą, dla mnie ta cała historia brzmi zabawnie bardziej niż smutno czy romantycznie. I ten komentarz ze strony Phoenixa. W przypadku Mai taka ewentualność wydaje się jakby świta. Nie pamiętam, co znaczyło loom. Pozwólcie, że rzucę okiem, akurat wyjątkowo sobie wyciągnę translator w tym momencie, ponieważ to jest dosyć ważne słowo w tym całym zdaniu. Nie pamiętam, co znaczyło loom dokładnie. Loom. Zbliżać się, majaczyć. Tak, majaczy na horyzoncie, o to będzie dobre stwierdzenie. Majaczy na horyzoncie nie tak dalekiej przyszłości. Co w sumie jest zabawne, bo Maja już została wzięta w... chciałem powiedzieć niewolę, w jako zakładniczkę. Została zakładniczką, czyli w sumie została wzięta w niewolę, ale myślę, że ta implikacja trochę słowna jest troszeczkę... lepiej jest powiedzieć, że została wzięta jako zakładniczka, bo trochę inaczej to wybrzmiewa. Jako zakładnik, jako zakładniczka. Tak, co w sumie jest dosyć zabawne. Że ona o tym wspomina, dobra. To wszystko. Czy możemy jej coś zaprezentować? Możemy jej zaprezentować, nie wiem, może to? Okej, okay, dobra, nic. Coś na temat tego? Pozytyw. No nie wiem, kłóciłbym się, czy gdyby był przestępcą, to by żył w wielkiej mansion, to jest kurde, jak to nazwać? Jak się nazywał mansion po polsku? To nie była willa, posiadłość, wielkie posiadłości. Ja bym się z tym kłócił, dlatego że większość, powiedzmy nawet w dzisiejszych czasach, tych takich największych złodziei, czy na dobrą sprawę hakerów, black hatów. Większość z nich żyje w raczej albo w ukryciu, albo w ciągle się przemieszcza, albo w takich bardzo zwyczajnych miejscach, które wcale nie są, nie wyróżniają się jakoś specjalnie. Wydaje mi się, że kupno takiej posiadłości to jest coś, czego większość osób nie zrobiła ze względu na to, że to przykuwa uwagę. Kupno tak drogiej rzeczy przykuwa uwagę. Tego nie robiłoby się szybko, trzeba było odpowiednio te pieniądze wypierać, odpowiednio jakoś tam to wszystko poprzekształcać, tak żeby nie można było dojść do tego, skąd się te pieniądze wzięło. Albo jeśli udałoby się komuś dojść do tego, skąd się te pieniądze wzięło, to musiało być to tak zrobione, żeby ktoś się nie mógł domyślić. Bo naprawdę takie po prostu sprzedaż obrazu i kupno sobie zaraz potem po tym drogiego, bardzo drogiego budynku, bardzo drogiej posiadłości, to jest coś, co tak jak mówię, jest po prostu ogromnym wykrzyknikiem mówiącym haha, zobacz, wziąłem pieniądze nie wiadomo skąd, tak? I przykuwa uwagę moim zdaniem różnego rodzaju tylko organizacji, które śledzą różnego rodzaju machlojki. Niemniej, przejdźmy jednakże również do Detention Center, gdzie pogadamy prawdopodobnie z Ronem. Tak jest. Ciekawe, bo teraz mówisz, że to nie był on.
Czy cały czas, tak jak mówię, mówił prawdę, ponieważ on się teraz wypiera tego zabójstwa, ale cały czas mówił, że był demaskiem. Chyba, że właśnie ta jego obłuda sprawiała, że on tylko i wyłącznie czuł się jako demask, tak? I chciał na siebie przyjąć te wszystkie, ten cały fame, te całą... to wszystko, co szło razem z faktem kradzieży tych wszystkich dzieł sztuki i tak dalej, ale już samo zabójstwo mu nie pasuje. Nie ze względu, nie wiem, moralnego, ale ze względu na to, że to nie jest w stylu demaska. Nie jest częścią jego modus operandi. I nadal nie sprawdziłem tych wszystkich definicji, bo zapominam cały czas. I guess you read that card over there. Looks a bit on edge too. Gdzie ten obrazek się w ogóle nie zmienił. Cały czas ten gość wygląda tak samo i stoi cały czas w tej samej pozie od trzech gier. Znaczy od dwóch gier w sumie pozostałych. To jest trzecia gra, w której jest to dokładnie to samo. Bo okej, czyli na razie nic z tego więcej nie wyciągniemy. Myślę, że będziemy mogli tam pogadać z Ronem, a na razie gdzieś wzięli, co ułatwiego. Prawdopodobnie on jest też w Detention Center, więc na razie nic nowego. Jak się nie stanie. Tak, jest po prostu dużo... dużo policji wokół, wielu policjantów, wielu oficerów. Tam już oczywiście tutaj nie ma. A, he's a homicide detective. Dlaczego w takim razie był przy okazji poprzedniej rozprawy, skoro jest homicide detective? Homicide to jest wydział zabójstw, wydział... No tak, zabójstw. Chyba to jest najlepsze określenie. Więc czemu w takim razie był w ogóle obecny przy poprzedniej rozprawie w takim wypadku? To jest całkowicie szczere pytanie z mojej strony, bo troszkę to nie ma sensu. Czemu miałby być w takim razie tam akurat? Chyba, że nie wiem, brakło detektywów i został wysłany do sprawy Maska. Bo tak, bo nie mieli nikogo innego pod ręką. A on akurat nie miał roboty. Właśnie, to jest to, co powiedział przed chwilą. Przed chwilą Phoenix Sands. A Maja tak bardzo to zlała. To argument. You say something like, there is nothing like a good murder case, pal. Oczywiście, uwielbiam. Points for the quality of the impression. Uwielbiam. Niektóre rzeczy są piękne. Dobra, na razie tutaj niczego więcej nie znajdziemy. Myślałem, że może ktoś tutaj się znajduje, ale nie. W takim razie pójdźmy do Exhibit Hall. A, tak we wszystkie miejsca chodzę, po prostu, żeby przejść. Ciekawość, czy ktoś się może gdzieś znajduje. Czemu to jest niby zrujnowane? Cały czas mogliby tutaj przywrócić tę urnę i... Hej. Mogliby tutaj przywrócić tę urnę i po prostu dalej mieć tę wystawę. Właśnie, po prostu mieliśmy 2 tygodnie, zanim ta wystawa miała być oficjalnie otwarta, więc... Cóż. Plus, tak jak powiedział Phoenix, to jest bardzo dobry marketing, że to była urna, która została skradziona przez Demaska, ale została odnaleziona teraz. Chyba, że to może być bardzo głośne i rzeczywiście marketing, to jest darmowy marketing na dobrą sprawę w tej sytuacji. Nic więcej na razie nie ma. Czy w Basement Warehouse coś się nowego znajdzie? Możliwe? Oj, proszę bardzo, pani Andrews. Czy ona nie wie o tym, co się stało w sądzie? O, okej, nie wie. No to przynajmniej jeden stres z jej głowy. Chociaż tyle. Czekajcie, co? Co właśnie powiedziała... Powiedziała Maja? It was Mask the Mask's wife who found it. Czy ja dobrze przeczytałem? Czy ja dobrze przeczytałem, że ona powiedziała, że naprawdę... żona Maska to znalazła. To? Czy jestem w błędzie? Czy ja o czymś nie wiem? Czy ja źle przeczytałem? Możliwe.
No, Andrzej się dał ładnie zmanipulować, będąc szczerym. Szczególnie, że zwrócił uwagę, on jej wysłał tę kartkę już po tym, jak został tam zatrudniony, co miałoby sens, prawda? A czy my mamy w ogóle datę na tym, kiedy to zostało wysłane, ten list w kopercie? Nie. Jedyne co to mamy, wiemy kiedy miał to przynieść. Więc to ma sens, że ona zatrudniła go wcześniej, prawda? Bo ona się spodziewała, że coś takiego może się wydarzyć i on wykorzystał okazję, żeby ją zastraszyć i powiedzieć, haha, to ja, mask, przyjdę i zabiorę. I tak ja mówię, nadal uważam, że i była to ich wspólna robota, gdzie admin zastraszał Rona. Nie wiem, może ja przez przypadek zwróciłem uwagę na to, albo może to było rzeczywiście zbyt przewidywalne. Może rzeczywiście tak się stanie, a może będzie wyjdzie coś innego. A jeśli wyjdzie to, co powiedziałem... właśnie, a propos tego, co mówiłem przed chwilą. Jeśli potwierdzi się to, co powiedziałem i te moje przypuszczenia, że oni współpracowali i jeden zastrasza drugiego, gdzie już wydaje mi się, że to taką rzecz zasugerowałem dużo, dużo wcześniej, jeszcze przed poprzednią rozprawą, to... Mam wrażenie, że chyba po prostu zwracanie uwagi na szczegóły finalnie okaże się nie sobie że mi zepsuje to doświadczenie, ale sprawi, że przewidziałem to, co się stało, tak? Że potwierdzą się moje przewidywania, może tak lepiej. Okay, Night of the Crime, zobaczmy, co tutaj się stanie. I oni znowu, Mask kogoś zamordował, tak? Możemy w końcu powiedzieć, kto był tym Maskiem The Maskiem? Znaczy on już wie, dlaczego w takim razie cały czas ciśnie w tego, że o, Mask kogoś zamordował. No, after all, he was hidden. The entire time, I never even caught a glimpse of him. O proszę, to jest bardzo ważne. Podobno przez ten cały czas był gdzieś schowany i ona nigdzie go nie widziała. To jest ciekawa sugestia, bo to oznacza, że wcale nie musiał tutaj być na tym momencie. Nie wiem, ja cały czas mam wrażenie, że ja już wiem, co tutaj trzeba zrobić i jaką linią pójdziemy argumentacyjną i co miało miejsce. Jeden co nam zostało to poznajdować pozostałe poszlaki i pójść już na salę sądową. To, że oni nam zdradzili fakt, iż on... To był jego własny system zarządzania danymi, jest dla mnie największą poszlaką, o którą opieram bardzo, bardzo dużą część całego mojego jakby tutaj scenariusza, który sobie napisałem w głowie. Kwestia tego, co się stało. Moim zdaniem oni po prostu potłukli tę urnę w pewnym momencie. Szczególnie, że to pudło, jak widzicie, leży na podłodze, jest jakby rozwalone. Okej, ja może dodam element tutaj, co się stało. Przepraszam, uderzę w mikrofon. Co się stało w tym magazynie? Moim zdaniem. Była ta współpraca cały czas. Nie, może się to rozpadnie w trakcie, ale chciałbym rzucić moje podejrzenia. Była współpraca i oni rzeczywiście Atmi zastraszał Rona. Potem mu powiedział, że ej, w takim razie wykonasz dla mnie roboty, będziesz prawdziwym maskiem The Maskiem. Rzeczywiście on siedział przy komputerze i Aaron tam wszedł, czy może ewentualnie usunął zdjęcie, które zostało zrobione i usunął wpis z bazy danych, kiedy Ron tam wchodził, ale kiedy wychodził kamera zrobiła mu już zdjęcie i ten zapis pozostał właśnie po to, żeby potem go o to oskarżyć. I kiedy Ron oddał mu urnę, zakładam, że tak to miało wyglądać, że on go zastraszał i Ron miał mu oddać urnę. Kiedy Ron oddał mu urnę, poczuł przez swój obłęd wewnętrzne poczucie, że ej, ja chcę tej urny, to jest moja urna. Wziął ten miecz i walnął go z tyłu głowy. Ale ze względu na to, że Atmi już trzymał wtedy urnę, upadł i ta urna się rozbiła w środku tego pudła. Ron, nie wiedząc co zrobić, po prostu wtedy uciekł.
no i cały czas ta brosza nie wiem, czy oni się szarpali, w jakiś sposób może się pokłócili w tym trakcie, czy ona się po prostu oderwała, tak jak mówię, ze względu na to, że zahaczył o coś, to jest coś, co jest rzeczą poboczną. Co na pewno zostało zmienione, to czas, w którym się to wszystko wydarzyło. Właśnie po to, żeby odciąć też ponownie admin, prawdopodobnie zmanipulował ten czas, który jest na zdjęciu i w bazie danych. Po to go zmanipulował, aby nie było dowodu na to, że byli w tym budynku CEO, żeby jeszcze bardziej sobie narobić, jakby podkreślić swoje alibi. Szczególnie, że on zadzwonił po policję o 1:30, żeby się ładnie zgrywało, że oni wrócili, Ron wszedł, wyszedł, walnął go w głowę, tamten, nie wiem, przewrócił się, Ron uciekł i wtedy admin zadzwonił po policję. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Okej, okay, wybaczcie. A urnę po prostu, nie wiem, jakoś schował, tak? Cokolwiek, jakoś zabrał. O, proszę. Ty coś przed nami ukrywa. Pani Andrews. To jest bardzo ciekawe. Okej, okay, zobaczmy, czy moje podejrzenie się potwierdza, może się okaże, że to Andrews ją upuściła i dlatego ona wygląda inaczej. A więc co? Ja chciałbym spróbować użyć już Magatamy w tym momencie. Z czystej ciekawości, jestem ciekaw, co ona dokładnie ukrywa, co się tutaj dzieje. Mamy jeszcze jakieś 4-5 minut tego odcinka, więc zobaczymy, co z tego damy radę wyciągnąć. Ona może być fejkiem w takim razie. Okej, okay, dobra. Do you have any evidence where the urn was this found that was submitted at the trial was genuine? Czy ja mam jakikolwiek dowód na to? Nie posiadam takiego dowodu. Gdzieś się stąd wycofam. Czy ja mogę zrobić egzamin tak na wszystkim na nowo? Jestem ciekaw, czy tak, mogę teraz zabrać to pudełko? Tak, moja nam to już mówiła przecież, że ona to zrobiła. Trochę mnie irytuje, że to, że na przykład niektóre rzeczy nie są przerzucane z jednego epizodu na drugi, znaczy z jednej części epizodu na drugą część. Okej, okay, i zostało ono, ale czy mamy je teraz w court record? Nie mamy, okej. Okay. Czy ja chcę wszystko oglądać od nowa? Nie wiem, czy jest w ogóle sens. Zobaczyć, co jeszcze rzucę okiem na farbę na pewno. To bym chciał kliknąć, ale... Okej, okay, wydaje mi się, że to jest dokładnie to wszystko. Czy tutaj będzie też dokładnie to samo? Okej, okay, dobra. Dobra, nic ważnego mam wrażenie tutaj nie pada. W takim razie przerzućmy się z powrotem. I pójdźmy do biura CEO. Ponieważ tutaj będzie na pewno dużo rzeczy do obejrzenia. I będzie na pewno gamszy do pogadania. To jest moje śmiałe założenie, ale nie wydaje mi się, żeby miało być inaczej. Okej, okay, no i proszę bardzo, z gamszu tam widziałem już zaraz pode mną. Obok gamszu jest narysowany, czy obklejony. Oklejony obrys ciała, które znaleźli. To was Paul. Znaczy Paul. Że ma jest żamuć jak on. There is sound that is... Do I really sound like that to you, Paul? Uwielbiam. To jest ciekawe, zobaczcie, że część ciała w ogóle jest jakby w sejfie albo pod sejfem. A zaraz to zobaczymy. Jak tylko skończymy z nim rozmawiać. Albo zobaczymy to w następnym odcinku. Przekonam się o tym za momencik. Jak Majest powiedział, nie byłem świadoma, że detektyw Gumshoe to jest takim miłym człowiekiem. Dobra. I zobaczcie, rzeczywiście część tego ciała jest
sejfie, ono jest bezpośrednio w sejfie, tutaj wchodzą te jakby nogi w sejf do środka. Ale moi drodzy, mamy praktycznie pół godzinki, więc ja w tym miejscu chciałbym zakończyć. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, dobry moment, aby powiedzieć stop. Bardzo mi się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, pan dzielisko, da dostaniecie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie troszkę mniej jednak w końcu zacząłem gadać, co może być plusem, bo w końcu przestałem pierdzieć 10 tysięcy rzeczy na godzinę. W końcu jest troszkę więcej gry, chociaż wydaje mi się, że też to przez to ten gameplay trochę traci ze względu na to, jak ja chciałem go, powiedzmy, stworzyć. Traci ten mój taki vibe jakby w tym wszystkim, pomimo że nie, może niektórych to irytowało. Zobaczmy, może w przyszłym tygodniu, kiedy będę nagrywał, czyli dla was następny odcinek już przywróci moje półgodzinne gadanie w trakcie odcinka. Ale póki co, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, stawcie suba, dajcie lekka, panicznie nie skoda, bo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Wydaje mi się, że to właśnie powtórzyłem drugi raz, a może i nie. Zobaczymy się już jutro w następnym epizodzie, do zobaczenia, do następnego i na razie.